Mamy dwa kosmogramy i z tych dwóch kosmogramów musimy stworzyć ten jeden. Ten, który da nam tą świadomość, czy warto być razem, czy też nie. Faktycznie, że najważniejszą rzeczą jest w tym momencie podejście do sytuacji, jaka jest. Czy to jest pomiędzy dwojgiem ludzi, czy też pomiędzy człowiekiem a przedmiotem, czy też dwoma przedmiotami, czy też tutaj uczestniczy to w mariażu, czy też właściciel a jego pracownik, czy kierownik a jego podwładny, czy też odwrotnie, podwładny a kierownik. Jeżeli tylko znamy te wszystkie sytuacje, które możemy rozpoznać je na zasadzie pewnej sytuacji, którą musimy znać. Kosmogram tej starszej osoby i tej młodszej osoby, czy tej rzeczy, jeżeli to są przedmioty, no to która była pierwsza, a która była druga, stworzona przez człowieka, jeżeli w tym samym czasie, no to mamy w tym, no to sekundy biorą pod uwagę, bo nie ma możliwości, żeby nie było jakiejkolwiek różnicy. Ale w tym momencie, jeżeli znowuż wchodzimy w ten układ porównania, czyli stworzenia z tych dwóch kosmogramów trzeciego porównawczego, który też nam wyrównuje przede wszystkim wiadomość, która z dwóch kosmogramów, które porównujemy, które nakładamy i mamy różnicę, na przykład chociażby w słońcach, czy w planetach, czy chociażby w księżycach, w zależności od interpretacji, co chcemy uzyskać, to wówczas następuje właśnie ten punkt wektorowy, czyli pomiędzy dwiema planetami tego samego działania, czyli pomiędzy słońcami, wypada słońce wektorowe, które jest w pewnym momencie wyjaśniające, jakie są skutki tego wszystkiego. I dlatego też bardzo często są pary, które konsultują się u mnie i czasami jest: o rany, to mnie zaniedbała intuicja, czy też zaniedbał świat. To jest fakt, że boli to, jeżeli to coś tutaj zawodzi. Zawodzi ta nasza perspektywa myślenia, że wreszcie to jest ta dziewczyna, to jest ten partner wspaniały, on jest tak szalenie kochany, a w rzeczywistości, w kosmogramie widać zupełnie co innego. Dlaczego tak jest? Powodem jest przede wszystkim to, że czasami jest tak zwane zauroczenie, o czym będę opowiadał w offsetce, i to nawet wyczerpująco, i dlatego też uwielbiam to, co nazywamy żywym telefonem, żywą astrologią, kiedy Państwo dzwonią do mnie, a ja wtedy rozmawiam z osobami, które chciałyby przejrzeć to, co do tej pory było skrywane, czy też tą tajemnicą właśnie, która jest niewyjaśniona. Niewyjaśniona, powodem niewyjaśnienia jest przede wszystkim jedna z podstawowych rzeczy. Człowiek się krępuje, nie chce, nie widzi, nie analizując, nie wierzy za bardzo, a w dodatku jeszcze astrolog powiedział, że z tego nic nie wyjdzie, no więc chyba tutaj jest pomyłka, a ja też mam inne zdanie, bo życie pokaże. Czas życia jest bardzo ważny. Czy faktycznie, jeżeli występuje jakiś aspekt, który zatrzymuje, jest aspektem, którego warto od razu użyć? To jest fakt, że bardzo często spotkamy kosmogramy w swojej karierze astrologicznej, czyli tych ludzi, którzy rozpoczynają tą swoją wędrówkę z astrologią, że
kwadratura na przykład jest niesprzyjająca, a jednak ta para była, istniała. Tylko teraz jest sytuacja, czy kwadratura jest rozpędzająca, czy łącząca. Bo w sumie właściwie, jeżeli patrzymy na to wszystko, na wszelkie opisy, kwadratura jest ta rozpędzająca. Tylko która? Dlaczego? Jak to robimy? Dopiero wtedy, kiedy zanalizujemy po wielu godzinach spojrzeniem na każdy aspekt kosmogramu, bo nie jest tak, że dwie planety już odpowiadają, czy dwa światła, chociażby Słońce, że te działania nie tworzą jakby tego mariażu, czy tego związku, czy tego działania. W dodatku jeszcze jedna rzecz jest, która jest bardzo zasadniczą rzeczą, że pytanie po co? Po co jest ten związek? Na czym polega ten związek? O co chodzi w tym związku? Do czego dąży ten związek? Ten związek może dążyć tylko wyłącznie po to, żeby razem stworzyć coś wielkiego. Może ten związek być tylko dlatego, żeby zaistniał, ponieważ tak chce chociażby natura, co objawia się w tym, że zostaje potomek przy jednym z rodziców. Nie zawsze to musi być mama, czasami tata wystarczy i za każdym razem wtedy możemy spojrzeć zupełnie inaczej na to wszystko, to co nazywamy tutaj chwilą połączenia czy chwilą działania, i to działanie zupełnie inaczej wygląda w chęci spojrzenia historycznie jest taki moment, gdzie chociażby to co astrologowi nie odpowiada, a w życiu jednak odpowiada poprzez historię danej historii, którą żeśmy tutaj otworzyli, ponieważ były takie warunki, a nie inne. To czasy chociażby wojny, to czasy chociażby te dawne. Dzisiaj są związki, które właśnie są takie, jakie były dawniej. To znaczy wtedy, kiedy rodzice łączyli osoby z sobą tylko po to, żeby stworzyć większy majątek czy większe działanie w rodzie na przykład. I mimo to, że była chociażby kwadratura, to co przeżył chociażby nasz Stefan Batory, no nie nasz, ale król nasz ze swoją tutaj partnerką, i było to w gruncie rzeczy małżeństwo, nazwijmy polityczne, ale takie małżeństwa dzisiaj istnieją i młodzież ta, która jest tym zobowiązaniom podstawiona czy też ustawiona, zgadza się, dlatego że są wyższe cele, wyższa świadomość, także i wyższe zorganizowanie tego wszystkiego, co nas dotyczy. To jest podstawą. Teraz świadomość taka, ale ja nie jestem królem, ja nie jestem księciem, ja nie jestem... To też nie jest tak, dlatego że współcześnie musimy się zastanowić, co chcemy uzyskać. Ja wiem, że w tej chwili jest świat wywrócony w drugą stronę i właściwie w taką stronę, która jest świadomością zupełnie nieokiełznaną, ponieważ jest to budowanie orwellowskiej jakby wizji tragedii czy przestrzeni, która jest zbyt nierealna dla realnych osób, ale ona staje się rzeczywistością i ta rzeczywistość zależy tylko od was. Od was, ponieważ no, my już nie będziemy brać w tym udział, ale ze względu na to, że po prostu tak zwany licznik biologiczny zawsze funkcjonuje, ale wy jako młodzi przedstawiciele, ci, którzy dzisiaj mają 16, 17, 18 lat, czy nawet 20, może ich to
dotknąć w ich najlepszym okresie, najbardziej dojrzałym, i wówczas będzie to historią, która nie jest dla nich nie nowa, bo oni dojrzewają w tej chwili. Jak przypuśćmy gruszki na wierzbie, które są tak szalenie smaczne i tak szalenie dobre, a w pewnych działaniach one wytworzą po prostu kwas nie do skonsumowania, zarówno jak i tego, co nazywamy mariażem, a może by też się tak stać, że mariaż będzie narzucony. Ja specjalnie używam tego mariażu, dlatego że jest to słowo zupełnie normalne. Jeżeli nie wiesz, to Wikipedia czy jeszcze jakieś inne urządzenie, które stworzy dla ciebie wolność słowa, które jest zamiennikiem dla realizmu, który nas w założeniu czeka, bo może być tak, jak kiedyś już planowano za czasów akurat nie naszych, ale to, że mama była właściwie tylko przedmiotem do stworzenia, raczej inaczej by można było powiedzieć, kobieta była narzędziem rozrodczym, nazwijmy to tak, a mężczyzna był, czy mężczyzna, no tak, był potrzebny tylko po to, żeby być powodem stworzenia mechanizmu, które nazywamy jakimś, nazwijmy, naturalnym cyborgiem przestrzeni, czy też nowaliką, która jest otworem do, to jest synonim oczywiście, możecie dołożyć coś, co będzie wychowane na sposób i strój zgodny z paragrafem podpieranym kodeksem, czy kodeks podpierany paragrafem, co stwarza to, że punkt widzenia będzie zależał od punktu siedzenia, a to siedzenie może nastąpić tylko wtedy, kiedy się wypełni pewne znaczenia. I te znaczenia są historią, która przed nami kołem się toczy, więc ona jest może jutro, czy jest rzeczywista, czy też nie, trudno powiedzieć, ale jedna rzecz, że to jest królewska wiedza, która przed nami stoi otworem i ktoś manipuluje w tej wiedzy i ktoś stwarza to, i to za zgodą właśnie niemocy rozwoju myśli. Pamiętajmy zawsze o jednej rzeczy, że my ją kreujemy, my ją tworzymy w tym, co jest. Ta przyroda istnieje tylko po to, żeby nam umilić życie. My jesteśmy także w tej przyrodzie po to, żeby nie tworzyć czegoś nowego. Jeżeli coś tworzymy, coś nowego, to tylko po to, żeby uszlachetnić. Uszlachetnić, ale to uszlachetnienie jest zawsze problemem. Czy to jest szlachetne? Dlatego potrzebna jest ogromna wiedza. Nikt nie może działać tylko na takiej zasadzie, że jest, i on jest twórcą z twórcą, bo przyroda to jest drzewo, które także myśli i także czuje. Każdy dotyk i każda rozmowa o nim, bo jest piękne, ponieważ jest jedyne w tym parku, jest jedyne, niezapomniane, bo ktoś się zasadził albo samo się zasadziło.
bo może jest pozostałością tej puszczy, która rządziła się swoimi prawami, a my wkroczyliśmy i tą puszczę wycięliśmy. Nie stworzyliśmy siebie w tej puszczy, w organizacji przestrzeni, tylko my stworzyliśmy nowy ład, który jest nie do okiełznania, ponieważ zawsze przyroda zwycięży. Zawsze. Jeszcze nigdy nie było tak. Dlaczego? Dlatego, że nadrzędnym na tym wszystkim jest Stwórca, Bóg. I On ma prawo. My nie. My możemy tylko Go wspomagać, mimo że jesteśmy na obraz i podobieństwo stworzeni identycznie. Ale jeszcze świadomość nasza nie dorównuje tej przyrodzie. Nawet temu liści. Ten liść ma więcej w sobie niż my. I to tak wygląda. To właśnie wygląda w ten sposób, że one się odrodzą, a my już na tym drzewie. Więc jak będzie z nami, jaka jest ta świadomość nasza? Świadomość tego, że zwyciężamy tylko wtedy, kiedy myślimy, kiedy mówimy nie i pozwalamy temu poduchowi wiatru, który jest życiem, do życia. Do zobaczenia. I zapraszam oczywiście na dalsze te spojrzenia z punktu widzenia królewskiej wiedzy w życie nasze. A życie nasze budujemy my sami sobie. I sami sobie budujemy ten świat. On jest naprawdę piękny. Jeżeli go nie niszczymy, tylko go wspomagamy. I tak te liście będą dla nas pracowały, bo my dla nich nic nie robimy. Nawet nie użyźniamy tego parku. Nawet nie dajemy mu wytchnienia. A po co? On jest, bo był. Jest nikomu niepotrzebny. Tak sądzi współczesna historia. Bo my możemy zasadzić nowy park i on będzie lepszy. Nigdy nie będzie lepszy. Zawsze ten stary jest najlepszy, bo on wraca do naszych korzeni, a każde drzewo ma korzenie. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo przedłużam, zatrzymuję Was i proszę Was o te subskrypcje, przede wszystkim o łapki, oglądanie i komentowanie tego wszystkiego, co tu robię, bo warto. Bo czasami trzeba. Trzymajcie się. Cześć.